90 sekund o Małopolsce. Małopolska to kultura i tradycje ludowe w najpiękniejszym wydaniu. Zalipie uznawane jest za jedną z najbardziej malowniczych miejscowości w Polsce. Tutejsze domy są niezwykle bogato zdobione, zupełnie tak samo jak mój dzisiejszy strój. I czy ty wiesz, jakim elementem stroju jest płóciennica? Moim zdaniem jest to granatowa zdobiona kamizelka, którą mężczyźni zakładali na białe koszule do swoich strojów ludowych. Kojarzy mi się z jakąś lnianą koszulą. Może mężczyźni zakładali ją pod strój ludowy? Taki podkoszulek. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że może chodzić o długą lnianą spódnicę, którą dawniej zakładano pod spód kobiecego stroju ludowego. Wasze spostrzeżenia są słuszne. Płóciennica to rzeczywiście element stroju ludowego. W XIX wieku noszona była powszechnie przez małopolskich chłopów, przez krakowiaków, pogórzan i lachów. Było to odzienie wierzchnie w kształcie długiego płaszcza, rozkloszowanego dołem, wykonanego z białego płótna, podszywanego płótnem konopnym albo suknem. Zaznaczyć należy, że noszono ją i na co dzień, i od święta. Zakładali je również kosynierzy podczas insurekcji kościuszkowskiej, co dokumentowane jest na obrazach malarzy Matejki, Kosaka, Styki i Chełmińskiego.